nasze scenariusze oraz moduł piąty. Podszyta jest tutaj gumą, także nie będzie się ślizgać na stole, dlatego jak te się zmieszczą, to zmieszczą się już wszystkie. Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Pudle bez tajemnic. A w tym odcinku gra Neuroshima Last Aurora od wydawnictwa Portal Games. A jest to gra od 1 do 4 graczy, od 60 do 90 minut oraz od 13 roku życia. Neuroshima Last Aurora to postapokaliptyczna gra planszowa rozgrywająca się na lodowych pustkowiach Ameryki Północnej. Jako gracz zarządzasz drużyną, poszukujesz zasobów, rekrutujesz nowych ocalałych, ulepszasz swój pojazd i walczysz z przeciwnikami. Wszystko to w drodze do statku, do którego musisz dotrzeć, nim będzie za późno. Rozpoczyna się wyścig z czasem, w którym stawką jest ucieczka ze skutego lodem opanowanego przez śmiercionośne maszyny świata. Jest to tytuł, w który po prostu zakochałem się grając solo. Dlatego dzięki temu do własnej kolekcji dokupiłem wszystko, co jest tylko możliwe do tej gry. Dlatego w tym filmie zobaczycie grę podstawową, dodatek Przebudzenie Molocha, plastikowe figurki oraz najnowszy dodatek Lodowa Stal. A żeby jeszcze tego było mało, jak widzicie, nagrywam to wszystko na macie, którą również zobaczycie na przebitkach. No i oczywiście na sam koniec włożę wszystkie karty w koszulki, a następnie skorzystamy z najnowszego insertu od firmy Redrewno i zobaczymy, jak ta cała kolekcja zmieści się w jednym pudle. Ja już się nie mogę doczekać, krótkie intro i zaczynamy. Tak oto prezentuje się wieko gry podstawowej. Czuć tę prędkość i zagrożenie. Na samej górze mamy instrukcję, krótki wstęp fabularny. Oj, niestety troszeczkę pognieciony. No cóż, bywa i tak. Zbuntowane maszyny, skażenie, radioaktywny pył i straszliwa zima. Oto piekło, z którego próbujecie się wydostać. Podróż na południe jest długa, niebezpieczna i najpewniej skazana na niepowodzenie. Wasze nadzieje rozbudza jednak przekaz radiowy. Aurora, ostatni lodołamacz, płynie wzdłuż wybrzeża, szukając tych, którzy ocaleli. Ci, którzy nie dostaną się na pokład, zostaną skazani na mroźną śmierć. Zaczyna się wyścig z czasem. Cała instrukcja to 24 strony. Aj, troszeczkę mnie to boli jednak. Na końcu mamy wyjaśnienie wszystkich ikon. Dużo tekstu, jak i przykładów. Mamy również załącznik opisujący różne karty. Alternatywny tryb rozgrywki na mapie beta. Oraz tryb dla jednego gracza, który bardzo, ale to bardzo polecam. Plansza konwoju Automy, czyli właśnie plansza dla rozgrywki jednoosobowej. Trochę żetonów. Żetony celu, standardowa grubość kartonu. Żetony celu mamy w czterech różnych kolorach. Żeton uszkodzeń. Żetony sławy. Żetony kolejności. Żetony skażenia. Żetony miny, żeton automy, żeton lawiny, znacznik żywności, znacznik amunicji oraz znacznik paliwa. Ikony są proste i logiczne, także raczej nie można się pomylić. Plansza trasy, nawet mieści się ona w kadrze. Mamy dolinę, wybrzeże oraz zatokę. Jest to mapa alfa. Porządnie wykonana, gruba, widać, że nie będzie się rozwarstwiać, oklejona z każdej strony. Na stronie beta mamy równinę, kanion oraz fiord. Cztery plansze graczy. Mamy strefę aktywną, strefę konwoju, opisane fazy, eksploracja, odpoczynek, ruch, ostrzał oraz koniec rundy. Strefa wyczerpania oraz strefa odpoczynku. Porządny, gruby karton. Drewniane elementy. Trzy kolorowe sześciany. Szary to amunicja. Pomarańczowy żywność. A biały to znacznik przedmiotów. W drugim woreczku mamy znacznik Aurory. Widzicie ten lodołamacz. Znacznik paliwa. Fioletowy cylinder. Oraz cztery kolory znaczników konwoju. Oraz czarne znaczniki ocalałych. Takie ludziki z karabinem. Mamy ich 20.
plastikowa wypraska, której nie będę już sprawdzał, ponieważ całe pudło, tak jak wspomniałem, wypełnimy już i tak insertem od Red Drewno, które pomieści nam wszystkie dodatki. Przynajmniej tak twierdzi wydawca. A jak będzie, niedługo się przekonacie. No i zostały tylko karty, także przejdźmy teraz do nich. Oczywiście mamy tutaj różne rodzaje kart. Na kartach, gdzie na rewersie mamy S, są to karty stali startowych. Zacznijmy od nich. Pierwszy jest lider, który ma zdolność eksploracji 3, dzięki czemu możemy eksplorować miejsca eksploracji właśnie z trójką, jeżeli byśmy mieli mniej, na przykład 1, a miejsce eksploracji 3 byśmy musieli wydać dodatkowe 2 żywności. Lider, faza eksploracji, kiedy musisz przesunąć lidera do strefy wyczerpania, zamiast tego przesuń go do strefy odpoczynku. Lider niebieskiego gracza, żółtego, zielonego. Nawigator, faza ruchu, twoja ciężarówka zyskuje plus 1, a jeśli jesteś 6 lub więcej pól za prowadzącym graczem, po najkrótszej możliwej drodze otrzymujesz dodatkowe plus 1 prędkości ciężarówki. Również karty nawigatorów posiadają różne ilustracje, tutaj mamy same kobiety oraz ciężarówki i przyczepy. I zardzewiałe przyczepy. Talia kart wyniku. Karty automy, które reprezentują akcję naszego bota. Karty łupu. Turbociężarówka na biopaliwo, opancerzony bagażnik, działko Gaussa, reaktor nuklearny, sztuczny ekosystem oraz więzień. Karty przedmiotów, rozpoznacie je po takim rewersie. A cóż tutaj znajdziemy? Racja żywnościowa, kroplówka odkażająca 4, pociski zapalające, faza ostrzału, odrzuć pociski zapalające zamiast wydawać amunicję, aby po ostrzale dodać jedno zniszczenie, jeżeli trafiłeś z cel. Faza ostrzału, odrzuć pociski zapalające zamiast wydawać amunicję, aby po ostrzale dodać jedno uszkodzenie, jeżeli trafiłeś z cel. Nitrometan, faza ruchu, wykonując ruch odrzuć nitrometan zamiast wydawać paliwo, po ruchu dodaj jedno uszkodzenie. Podtlenek azotu, faza ruchu, twoja ciężarówka zyskuje plus 1 do prędkości. Palnik spawalniczy, w dowolnej fazie usuwasz znaczniki uszkodzeń. Lek przeciw odmrożeniom, faza eksploracji, w tej fazie podnieś umiejętności eksploracji 1 z twoich ocalałych do 3. No właśnie, dzięki temu nie musimy wydawać żywności. Odrzuć kombinezon ochronny, aby zignorować jedno skażenie z dowolnego źródła. Oraz mina, faza ruchu, po ruchu połóż znacznik miny na drodze, którą przejechałeś. Kolejny gracz przejeżdżający przez to pole odrzuca minę i otrzymuje jedno obrażenie. Dobierz kolejną kartę przedmiotu. I została ostatnia talia, talia eksploracji. Jak widzicie, są one na różnych poziomach. A możemy eksplorować skażony magazyn, rumowisko, wieża obserwacyjna, stacja benzynowa, supermarket, wrak helikoptera, wrak tankowca, radioteleskop, posterunek policji, zrujnowana osada, bardzo fajne klimatyczne są te ilustracje, wykolejony wagon, stara rafineria, schron atomowy, magazyn min. Możemy też napotkać różne postacie, na przykład pustelnika, mechanika, sanitariusza, kaznodzieja, strzelca, odkrywcę, renegata, cwaniaka, łowcę nagród, sierotę, kierowcę, są też podróżnicy, handlarz, łowca niewolników, pojazdy, takie jak pancerna ciężarówka, półciężarówka gąsienicowa, transporter opancerzony, turbociężarówka gąsienicowa, dopakowana turbociężarówka, cysterna, przyczepa kempingowa, opancerzona przyczepa kempingowa, opancerzona cysterna, pancerz, karabin maszynowy, mały bagażnik, działko wulkan, przetwarzacz biomasy, duży bagażnik, działko, ciężki pancerz, wcześniejsze odpłynięcie, przesuń Aurorę na czerwony postój, który odpowiada numerowi bieżącej rundy. Wilki wojny, zasadzka, każdy konwój otrzymuje uszkodzenie. Nocne wilki, ostatnie wycie, Rendal i Rendal, Ulmar, metalowy wilk, nieśmiertelny wilk. Zobaczcie, jak fajnie to wygląda. Także to wszystkie karty z podstawki i przejdźmy do dodatków. Dodatek Przebudzenie Molocha.
Dostajemy tutaj nowy rodzaj ocalałych androidy, nowych wrogów działka automatyczne, nowy zasób baterie jądrowe aktywujące unikatowe zdolności nowych kart konwoju, mechanikę alarmu, która monitoruje na ile działania graczy zwróciły uwagę zwiadowców Molocha. Czyżby ten dodatek nie dotyczył wersji dla jednego gracza? Tego jeszcze nie wiem. Spora powierzchnia pudła, która jest niewypełniona. Karty zostawimy na koniec. Może zacznijmy od instrukcji klasycznie. Opisane nowe cechy. Tak samo jak w wersji podstawowej opisane różnego rodzaju karty oraz ikony i różnego rodzaju przykłady. Troszeczkę żetonów. Żeton alarmu w czterech różnych kolorach. Żetony baterii jądrowych. Żetony automatycznych wieżyczek. Plansza trasy. Tym razem mamy mapę Gamma, która ma niziny, bazę oraz wybrzeże. I jest jednostronna. Przejdźmy teraz do kart. Karty łupu oraz eksploracji. A cóż tutaj mamy za łupy? Zhakowany wartownik. Nuklearna ciężarówka. Turbo kobziarz. No ciekawy. Wieżyczka fuzyjna. Prawa półkula mechaniczna oraz lewa półkula mechaniczna. I na końcu kartę eksploracji. Posterunek, stacja kolejowa, metro, baza wojskowa, mur obronny, lotnisko. Mamy też hakera, cyborga, androida naśladowczego, złomiarza, APC, czołg Tesli, czołg impulsowy, uzbrojona cysterna, przyczepa sanitarna, drony naprawcze, żuraw, ATH Riders 3.0, wieżyczka Tesli, mikroreaktor nuklearny, wieżyczka impulsowa, skan alarmujący, pierwszy, drugi oraz trzeci. A są przedmioty jeszcze, okej, granat oraz mobilny zagłuszacz, ATH Scout 1.2, ATH Scout wersja 1.2, żniwiarz, fanatycy Molocha, skrzydła maszyny oraz zbroja bitewna maszyny. Przejdźmy do lodowej stali. Na dzień nagrywania tego materiału jest to najnowszy dodatek w takim małym pudełeczku, który zawiera aż 5 kompatybilnych ze sobą, lecz niezależnych modułów. 4 załogi początkowe z asymetrycznymi zdolnościami, nowy zestaw potężnych i trudnych do pokonania wrogów z wyjątkowymi łupami, nowe karty eksploracji, dodatkowe zasady negatywnej interakcji, teraz konwoje mogą walczyć ze sobą, karty fabuły, które wprowadzają do gry element fabularny, postawią was przed trudnymi wyborami, pozwolą wykonywać misje i nie tylko. I tutaj już mamy możliwość grania również solo. Czytając te moduły, jest to po prostu dodatek must have. Dodaje wszystko, co było bardzo potrzebne. Zajrzyjmy do środka. A w środku, no nie będziecie zdziwieni, mamy karty oraz instrukcję. Zacznijmy od niej. Rozkłada się ona właśnie w taki oto sposób. Oczywiście opisane wszystkie moduły. Sprawdźmy teraz te karty. Tutaj mamy karty fabularne. Oczywiście nie będzie żadnych spoilerów. Eksploracja w różnej fazie rozgrywki. No dobra, tylko jedna karta. Na przykład znajdziemy list w pudełku. Znajdujesz zamknięte pudełko przez przezroczyste wieko, widzisz złożone kartki. Otwierasz zamek i możemy na przykład, jeżeli nam się uda, to znajdziemy wewnątrz mapę z dokładną lokalizacją min we wschodnim regionie. Zachowaj tę kartę przy planszy gracza. A jeżeli nam się nie uda, aktywujemy pułapkę. Wybuch małego ładunku pokrywa cię radioaktywną cieczą. Umieść jedno skażenie na jednym ocalałym biorącym udział w tej akcji. Albo B, po prostu ignorujesz pudełko i odrzucasz kartę. Są to tory uników. Te karty już widzieliśmy wcześniej. Cysterna na odpady radioaktywne, obóz grasantów, sklep z bronią, garaż, szpital polowy, elektrownia jądrowa, czujka, trener psów, snajperka, poszukiwany zbieg, z pojazdów buldożer, turbobuldożer, brzmi poważnie, buldożer szturmowy, wielka cysterna, przyczepa wielkopojemnikowa, armatka szmelcowa, wyrzutnia szmelcu, strzeżona klatka, działko szmelcowe, śnieżyca, komunikat alarmowy, przedmioty, konserwa, aktywny kamuflaż, faza ostrzału, zignoruj wszystkie zasadzki i ataki na ciebie w tej fazie. Granatnik przeciwpancerny, faza ostrzału, zadajesz 2 uszkodzenia wrogowi w twoim regionie, otrzymujesz 1 gwiazdkę, to nie jest normalny atak. Świeca dymna, usuń żeton celu, jeżeli jest, innego gracza z jednego wroga w twoim regionie. Połóż swój żeton celu na karcie tego wroga. Niestabilne paliwo, faza ruchu,
antyradar, usuń po jednym skażeniu z maksymalnie trzech swoich ocalałych w tej samej strefie, Tyr, Ulr, Heimdallr, Hel, Thor, Loki, Asgardzki bagażnik, radiooperator, Asgardzka przyczepa, Asgardzki niszczyciel, płyty pancerne, źródło zasilania, arktyczny wilk, wilk gończy, mutant alfa, ghoul, walkiria, córka wojny, syntetyczny prototyp, bot zaopatrzeniowy, a tu jeszcze jedna karta kampanijna. A teraz przejdźmy do figurek. Jest to dodatek kosmetyczny, no ale jak jakaś gra mi się podoba, no to wchodzę all in. Ten dodatek ma aż 81 plastikowych elementów. No okej, tak po prostu wszystko wrzucone. A takie przyjemne w dotyku, troszeczkę jakby gumowane, chociaż mogę się mylić. Takie oto ciężarówki. Znaczniki amunicji. Żywności. Fajnie to wygląda, fajnie. Jest i paliwko. Nasza Last Aurora. Kurczę, szkoda, że oni wyglądają tak samo, tylko kolor się różni. A i myślałem, że będą miały jakieś różnice, no ale trudno się mówi. No nie, wszystkie takie same. No ale spoko dodatek, w jakiejś promocji jak najbardziej polecam. No to teraz może Mata, zobaczcie ją na przebitkach. Fajny, duży rozmiar, podszyta jest tutaj gumą, także nie będzie się ślizgać na stole. Chociaż jest cieniutka, ale i tak bardzo ładnie nam wszystko porządkuje, także myślę, że jest bardzo przydatna. No to teraz ja pakuję to wszystko w koszulki i widzimy się za chwilę, gdzie postaram się to wszystko zmieścić w insercie. I witajcie z powrotem. Widzicie, mam tutaj rozłożone elementy insertu. Mam tutaj wersję z HDF za 125 zł. Macie również do wyboru wersję sklejkową o 30 zł droższą, ale spełniającą dokładnie te same funkcje. Wszystkie karty mam zakoszulkowane w grube koszulki Slojka. Oczywiście premium 110 mikronów, dlatego jak te się zmieszczą, to zmieszczą się już wszystkie. Jak widzicie, na tych elementach mamy wygrawerowane potrzebne symbole. Łatwo będzie dopasować wszystkie elementy. Tutaj nawet mamy tackę, aby nic nam nie wypadło. O, w ten sposób. Opisane przegródki na karty. No tutaj będzie to lepiej widać. Automy łupu wyniku przedmiotów. No i na końcu postaramy się wszystko włożyć do pudła według załączonej instrukcji. Także zaczynajmy. Najpierw pouzupełniam wszystkie przegródki. To mamy naszą żywność. Oczywiście korzystam już z elementów plastikowych. Amunicję. Paliwo. Skrzynki. Przejdźmy dalej. Co my tutaj mamy? I tutaj już żetony z dodatku. Dobra, dwa mamy z głowy, kolejny pojemniczek, żetony skażenia, nasze uszkodzenia, jest ich dosyć sporo, tu się troszkę rozpędziłem, bo jeszcze są nasze miny, o, teraz jest lepiej, tak się zastanawiałem właśnie, gdzie one się ukryły, skubane, dobra, tutaj już mamy wszystko, a tutaj co jest, Aurora. Nawet zmieści się plastikowa figurka oraz drewniana, to muszę po nią skoczyć. Jest i ona. Pojemniczki z zestawami dla każdego gracza. No dobra, to powrzucajmy naszych ocalałych. Ale bez ciężarówek. Niebieski. Zielony. No i nie wiem, taki brzydki kolor jakiś. Brązowy czy to taki dziwny czerwony. Tutaj wrzućmy nasze ciężarówki. Wszystkie znaczniki dla poszczególnego gracza. A, to miał być czerwony, widzicie? No tak nie bardzo. Tak to się prezentuje. No i co? Zostały karty.
No dobra, co my tutaj mamy? Karty automy. Tutaj mam przygotowane. Karty wyniku. Również się mieszczą. Karty łupu. Oraz przedmioty. Talie eksploracji. 1, 2 oraz 3. A są nawet oznaczone. Karty startowe. Co my tu dalej potrzebujemy? Karty łupu, przedmioty i eksploracji z dodatku. Przebudzenie Molocha. Fajnie, że wszystko jest osobno. Nic się nie pomiesza, nie będzie trzeba segregować przed grą. Jakby ktoś chciał grać z jakiegoś powodu bez dodatku. Dwa przedmioty, ale tu pięknie wyliczone wszystko. No i karty łupu. I teraz przejdźmy do najnowszego dodatku. Lodowa stal. Wszystko oczywiście jest podzielone na moduły, tak jak widzieliście wcześniej, podczas unboxingu. No to zaczynamy. Moduł pierwszy, drugi i trzeci. Moduł pierwszy ma najwięcej kart. Moduł drugi. Moduł trzeci. Moduł czwarty. Nasze scenariusze. Oraz moduł piąty. I tak to wszystko udało się wepchnąć w konkretne miejsca tego insertu. Jeszcze tutaj do tych startowych. Tu widzę, mam zostały żetony alarmu. Dobra, teraz już wszystko. Okej, no to teraz według instrukcji pakujemy to do pudła. Tak wygląda ten cały bałagan, który mam na stole. No to zaczynamy od pojemników na karty. W sumie można je ładnie frontem ustawić. Jak na razie idzie dobrze. Pojemniki ocalałych. Zaczyna to nabierać kształtu. O, tak będzie lepiej. No i idealnie. I tacka na planszę graczy. Widzicie tutaj piękne logo Portal Games oraz Red Drewno. Są i plansze. No i co? Plansza na górę. Na to jedna instrukcja. Kolejna plansza. I tak naprawdę nic nie odstaje. Także wszystko elegancko się mieści. No i co tutaj dużo mówić? Jest to wielkie ułatwienie. Dlatego jeżeli kupujecie cały zestaw, bardzo polecam ten insert. No nic, przejdźmy do podsumowania. Jak już wspomniałem, bardzo lubię ten tytuł, dlatego poszedłem właśnie all in. Bardzo dobrze wykonane jakościowo karty, gruba tektura do tego płótnowane, taki w ogóle powinien być standard wyprodukowanej karty w planszówce. Jeżeli chodzi o planszę, to ikonografia jest przejrzysta, są dobrze wykonane, obklejone z każdej strony, śmiem rzec, że są wodoodporne, ale radzę nie próbować. Plastikowe elementy rzeczywiście wyglądają lepiej niż te drewniane, dlatego jak znajdziecie gdzieś na promocji, albo po prostu chcecie sobie dokupić jakieś upiększenie, no to oczywiście możecie to zrobić. Cała oprawa graficzna gry z ilustracjami na kartach na czele bardzo trafia w moje gusta. Po prostu uwielbiam taki falloutowy klimat. A jeżeli chodzi o matę, no to jest cieniutka, ale przynajmniej podklejona gumą i spełnia swoją rolę. A jeszcze na końcu oczywiście insert, do którego jak widzieliście wszystko się mieści, plus karty w grubych koszulkach premium. Po prostu otwierasz pudło i grasz. I na tym to właśnie wszystko powinno polegać. I to już wszystko w tym filmie. Dajcie znać w komentarzu, czy graliście w tę pozycję, czy może planujecie dopiero jej zakup, czy też w ogóle nie macie na przykład ochoty uganiać się za Aurorą. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, zostawcie w swoim komentarzu hasło nawijka, polubcie ten film, zostawcie subskrypcję, wielkie dzięki za oglądanie i do następnego.